Jesteśmy cały czas, proszę Państwa, w Warszawie, mówią w Warszawie Moherowej. Ja to mówię inaczej, proszę Państwa, nie w Warszawie Moherowej, tylko parafialnej, bo słowo parafianin w słowniku wyrazów obcych oznacza, że to człowiek zabobonny, przesadny, przesądny, parafianin, że jest jako też i nieobyty parafianin, że parafianin to jest. Gdy nadaje, proszę Państwa, wciąż i wciąż nasze radio, Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także przesyłamy Państwu buziaczki, no i proszę jeść kaczki. Mam nadzieję, że Solska już wyszła stąd. Wczoraj w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Pochmurno będzie wszędzie, przelotne deszcze również na zachodzie, pogodnie jedynie na Dolnym Śląsku. Na termometrach w większej części kraju od 21 do 25 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Z psami czy z kotami, matko Boska. Nie ma pojeżdżenia po lasu kościelnym, na rowerach, w rodkach. Jest to dom modlitwy, jest to miejsce święte. Przed Najświętszym Sakramentem klękamy. A to sanktuarium jest też domem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II ze szczególnym obrazem Królowej Polski z jego, świętego Jana Pawła II, watykańskiej kaplicy, przed którym on modlił się przez cały pontyfikat. Oczywiście. Jest to dom Boży także z ampułką jego krwi. Święty Jan Paweł II jest w jakiś sposób męczennikiem. Przelał krew w zamachu na niego. Zwracajmy uwagę, by w każdym kościele być w odpowiednim stroju. To jest wyraz naszej wiary, ale i kultury, zwykłej ogłady, której niestety raz po raz brakuje niejednemu. Informacja czwarta. Już teraz mówimy, że odpust w naszym sanktuarium będzie 22 października w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Od 16 października, rocznicy wyboru na Ojca Świętego naszego rodaka, przygotowanie do odpustu. Będziemy jeszcze o tym informować. Piąta wiadomość. W najbliższych dniach podamy więcej na antenie i na portalu Radia Maryja, zakładka Bractwo Świętego Jana Pawła II, więcej informacji o tym bractwie. I ostatnia informacja odnośnie budowy. Jak to wygląda? Obecnie robimy ogrodzenie świątyni i całego placu. Jest to potrzebne w naszych czasach. Wnet będzie wykonana następna stacja Drogi Maryjnej. Będzie wszystkich 14 stacji. Tym razem Katedra Lwowska i Matka Boża Łaskawa. Dotąd są wykonane Jasna Góra Częstochowa, Wilno Ostra Brama i Rzym Nieustająca Pomoc. Od poniedziałku 1 sierpnia będzie montowana pierwsza stacja historii Polski. Ogromna płaskorzeźba. Jest też malowany fresk na zewnętrznej ścianie prezbiterium repliki kaplicy watykańskiej świętego Jana Pawła II. Przed nami jeszcze wiele pracy, nie mówimy o wszystkim, żeby nie zanudzać. Prosimy o dalszą pomoc w wykańczaniu tego wotum i dziękujemy za dotychczasowe budowanie wszystkiego. Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, naszego dziennika i tego wotum. Zauważacie Państwo, że w tym naszym posługiwaniu jest jakieś crescendo. Rośnie to wszystko. Przed nami jeszcze bardzo wiele pracy. Prosimy o modlitwę.
Prosimy o współpracę. Dziękujemy wszystkim kołom, biurom Radia Maryja, wszystkim przyjaciołom w Polsce i w świecie. Dziękujemy za każdą waszą modlitwę, wszystkim cierpiącym zwłaszcza. Dziękujemy za każdą pomoc. To wszystko istnieje tak od pierwszego do pierwszego dzięki waszej pomocy. Chciałem zwrócić pewną uwagę tutaj. Dyrektor, ojciec dyrektor kilkadziesiąt razy powtarza, jak ludzie mają się zachować, wchodząc do sanktuarium, na placu, do kościoła. Czy nie można by było jakiejś tablicy przed wejściem taki napisać więcej? Proszę o strój godny sanktuarium czy kościoła. Bo przecież to już dyrektor powtarza. Ja panu powiem, bo chodzi też nie tylko o nasz kościół, naszą świątynię, tak też jest. Jest taka informacja i widzi pan, mimo tego, że nieraz taka informacja jest, pojawia się panie Zbigniewie, tu czy gdzie indziej, no to próbujemy mimo wszystko troszeczkę inaczej funkcjonować, działać, robić. Więc to też takie przypomnienie, nie tylko dotyczące, jeżeli chodzi o ten strój godny, bardziej godny niż swobodny, nie tylko w sprawie naszej świątyni, naszego kościoła. Ale dziękuję panu za ten głos, dziękuję za to słowo. Jest już 9:50. Mogę, chcę pomóc. Zapraszam do współtworzenia audycji Mogę, chcę pomóc, kiedy w sposób bardzo konkretny, wymierny wspieramy naszych braci potrzebujących. Na początku możemy przekazać informacje, z jakiej miejscowości telefonujemy, później ofertę i kontakt, numer telefonu do siebie. A telefony do studia to Radia Maria 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Proszę bardzo, Radio Maryja. Tak, więc ja mam do oddania radioodbiornik trochę uszkodzony, ale można słuchać na nim Radio Maryja z dwoma głośnikami i także to jest jeszcze do użytku. A jaka miejscowość? Halo. Jaka to miejscowość? Inowrocław. Inowrocław. 52 kierunkowy. Tak. Później 357. Tak. 0178. Halo. Tak, 0178. Zapisałem. 52 357 0178. Dziękuję bardzo panu za pomoc. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Ja mogę, chcę pomóc. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałem zgłosić. Mam łóżko polowe do dania. Jakaś miejscowość? Chorzów. Łóżko polowe. Dobrze. I kontakt? Kontakt 510. 510. 405. Tak. 398. Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Thank you.
galerie upadłe. Proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam telewizor do oddania. Jaka miejscowość? Elbląg. Elbląg. Telewizor. Kolorowy telewizor. Tak. I kontakt do pani? 517. 517. 303. Tak. 172. Zapisałem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dobrego dnia. Proszę bardzo, Radio Maryja, audycja Mogę, chcę pomóc. Szczęść Boże, ja mam do oddania czasopisma katolickie, takie jak rycerz, tam głos niedzielny, niedziela i jeszcze coś odzieży by się znalazło. Telefon do mnie to jest 18-335-586. Jeszcze raz, 18? 18. 333-3-3-2-5-5-8-6. Przepraszam, nie, trochę tych cyferek mam za dużo. 18 kierunkowy, tak? Później? 18 kierunkowy i dwie trójki, tak? 2-5 i 5-6 na końcu. Bardzo dziękuję. Ja również. A jaka to miejscowość? O, ale to pewnie gdzieś na południu, w okolicach pewnie Nowego Sącza. Bardzo dziękuję Państwu za uwaga, przede wszystkim dziękujemy za ofertę w audycji Mogę, chcę pomóc. Jest 10:00. Kobieta, która się zbłaźniła królikami, obca, przypadkowa, siwa, potrawi biegająca sprzątaczka. Słuchają Państwo Radia Maryja. W naszym programie Wiadomości przedstawi je Karolina Wiśniewska. Prezydent i premier podziękowali uczestnikom i organizatorom i wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. 6-dniowe spotkanie z udziałem ojca świętego Franciszka zakończyło się wczoraj. Szefowa polskiego rządu w trakcie konferencji podsumowującej Światowe Dni Młodych zaznaczyła, że było to święto radości, młodzieży, a przede wszystkim ludzi wiary. Premier Beata Szydło dziękowała też młodym, którzy przybyli do Krakowa, za ich postawę. Pokazała, że wartości, które związane są z wiarą, wartości, które są związane z Kościołem, są wartościami dla niej najważniejszymi. Ja mogę powiedzieć, że po tych dniach jestem spokojna o naszą przyszłość, bo zwyciężyły właśnie te piękne uczucia, zwyciężyła miłość młodych ludzi do wiary. Pokazali, że bawiąc się, że będąc razem, ciesząc się z tego, chwalą przede wszystkim taki właśnie styl życia, który oparty jest na fundamencie wyrastającej z wiary chrześcijańskiej. Szefowa rządu dziękowała też księżom biskupom za duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Przekazała też wyrazy wdzięczności pracownikom poszczególnych resortów oraz swojej kancelarii zaangażowanych w przygotowania do święta. Swoje podziękowania przekazał też w specjalnym klipie filmowym prezydent Andrzej Duda. Szef polskiego państwa w sposób szczególny wyraził uznanie dla wolontariuszy.
Jestem głęboko przekonany, że wszyscy pielgrzymi, którzy przyjechali do Polski, docenili wasze zaangażowanie, waszą życzliwość, wasz uśmiech. Ci, którym pokazaliście drogę, ci, którym podaliście butelkę wody, ci, którym opowiadaliście o naszym pięknym kraju. Jestem z was dumny, podobnie jak dumni są wasi najbliżsi. Setkom przybyszy z całego świata pokazaliście najpiękniejszą twarz Polski. Kiedy młodzi Hiszpanie, Brazylijczycy czy Koreańczycy wrócą do swoich domów, będą zapewne wspominać Kraków, Warszawę, Częstochowę, kościoły, zamki, koncerty. Będą mieli w głowach wrażeń bez liku, ale na pewno zapamiętają też was. A kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2019 roku w Panamie. Dziś obchodzimy 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym momencie w stolicy powinny rozpoczynać się uroczystości przy pomniku Mokotów Walczący 1944. W ramach obchodów zaplanowano spotkania z kombatantami, koncerty, apele poległych. W samo południe nastąpi uroczysta zmiana posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza. O godzinie 17 w godzinie W Polacy w całym kraju oddadzą hołd powstańcom. Z kolei o godzinie 19.30 zaplanowano uroczystość złożenia wieńców i wspólną modlitwę przy pomniku Polegli Niepokonani 1939-45, gdzie głos zabierze prezydent Andrzej Duda. Doktor Tomasz Taborek, historyk z IPN, mówi, że powstanie było walką o niepodległą Polskę. Powstanie warszawskie było próbą ratowania Polski przed takim ostatecznym zawłaszczeniem przez Sowietów. Pamiętajmy o tym, że polskie państwo podziemne, które powstało w 1939 roku po wrześniowej klęsce, jego celem było wywołanie w odpowiednim momencie ogólnonarodowego powstania, które miało wyzwolić kraj. Oczywiście to miało się zdarzyć w momencie, kiedy przy granicy z Polską stawią się wojska sprzymierzone i wobec słabnących, przegrywających Niemców polska armia podziemna jakby wystąpi wespół z sprzymierzonymi, dokona wyzwolenia. Niestety sytuacja polityczna rozwinęła się zupełnie inaczej. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w Warszawie przystąpiło niemal 50 tysięcy powstańców. W czasie walk zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Francuska prokuratura aresztowała i wszczęła śledztwo przeciwko dwóm podejrzanym o udział w zamordowaniu w Normandii 86-letniego katolickiego księdza Jacques'a Amela. Podejrzani to 30-latek i 20-latek. Pierwszego mężczyznę aresztowano pod zarzutem członkostwa w spisku terrorystycznym. Zdaniem prokuratorów zdawał on sobie sprawę z planów swojego kuzyna, chociaż mógł nie znać konkretnej daty. Drugi podejrzany miał próbować przedostać się do Syrii. Ataku na kościół w Saint-Étienne-du-Rouvre dokonali w ubiegły wtorek podczas porannej mszy 2- i 19-letni Francuzi o korzeniach muzułmańskich. Podrżnęli oni gardło księdzu Amelowi i wzięli zakładników. Obaj zostali wkrótce potem zastrzeleni przez policję. Dziś na wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na południowym wschodzie również burze. Na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Na południowym wschodzie od 24 do 27 stopni. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu umiarkowany i dość silny. Porywisty. W rejonach burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Polska na geopolitycznej i geocywilizacyjnej mapie świata. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział weźmie profesor doktor habilitowany Tadeusz Marczak. Początek rozmów o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Już 6,5 minuty po godzinie 10. Drogie dzieci, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na audycję dla was. Także to wszystko jest dla dzieci, pani prezydentko. Wszystko to jest dla dzieci. Widzew 21 w Warszawie. 21 w Katowicach. I 23 stopnie we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Cezary Łasiczka, program Off Czarek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj wydanie programu Off Czarek z Gdańska. Państwa i moim gościem jest dr Jacek Friedrich, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. Gdybyśmy rozmawiali jeszcze wczoraj, albo przedwczoraj, to bym powiedział do Pana tak. W takim lipcu jak obecny, twardy gotyk najstarszych budowli traci swoją niemiecką kanciastość, twardość średniowiecznej ascezy, pruskość okutego w stal knechta, ale za to barok pękatych rogów obfitości, toczonych w dębie kolumn schodowych dworza Artusa, rozkraczonych ciężko starych szaf i sepetów, pęcznieje jeszcze bardziej, pęka jak dojrzały owoc, wybrzusza się jak szlachcic ze sztychu chodowieckiego i staje się jeszcze bardziej sarmacki niż był kiedykolwiek. Ale cienkie rąbki złoceń rokokowych na domach, przy murach miejskich, ostatnie piękne, co budowano w Gdańsku, stają się tym słońcu skąpej północy jeszcze bardziej złociste, jeszcze lżejsze. I poczwórna aleja wspaniałych lip do oliwy jest o tej porze roku najbardziej zielona listowiem, najbardziej cienista konarami, najgwarniej pszczołami rojna. A nic w świecie nie kojarzy się tak przecież z wyobrażeniem dalekiej Polski kołodzieja Piasta jak ule pasieczne i zapach rozkwitłych lip. I o takiej porze roku Gdańsk jest najbardziej polski. Widzę, że wyłowił Pan rzeczywiście jeden z najbardziej smakowitych cytatów. Przestałem się napatrzeć i zastanowić. Tak, to Ksawery Pruszyński, no mistrz reportażu, a rzeczywiście w niebywale takiej, no z naszej dzisiejszej perspektywy, chyba egzaltowanej wypowiedzi, pokazującej na pewno też napięcie, które towarzyszyło tym słowom, bo to już był okres bezpośrednio przed wybuchem wojny, kiedy te wszystkie polsko-niemieckie spory zaczęły przybierać niebezpieczny bardzo w Gdańsku obrót i to chyba była taka reakcja no, trochę sfrustrowanego polskiego reportera, który widział, że to idzie w złym kierunku i gdzieś tam chciał chyba czarować rzeczywistość takim przywoływaniem tej polskości odległej, egzotycznej, chyba nie do końca, może to wszystko, co on tam mówił, przystającej do realiów Gdańska, jakim był wówczas i jakim chyba w ogóle był wcześniej też. No właśnie, bo dzisiaj sprawa nam się jakoś wydaje mniej więcej oczywista, ale gdybyśmy się cofnęli o 100 lat, a szczególnie właściwie jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, ale na pewno już to dwudziestolecie międzywojenne, no to sprawy nie były takie oczywiste i mieliśmy jakby różne ośrodki. Te ośrodki miały różny pomysł na to, czym Gdańsk miałby być, w sensie właśnie kulturowym, w sensie dziedzictwa, w sensie jakiegoś łączności, mostu pomiędzy, prawda, dawnymi czasy. Na pewno, no przede wszystkim fundamentalnie odmienna była wizja polska i niemiecka, prawda? Dla Polaków nieszczęściem było to, że Gdańsk po I wojnie światowej nie został przyznany Polsce jako, wydawałoby się, taki naturalny port tej odradzającej się Rzeczpospolitej, jako ten port przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, jako jeden z takich mitów też na pewno dawnej sarmackiej Polski. Przerwa. Także proszę Państwa, to czasem przerywa, ale nasze radio Tok FM Euroconchita Barbie Baby Langstrom Extra działa w dalszym ciągu. Ja Państwu powiem, o co tutaj chodzi, że sarmackie czy nie sarmackie, nie wiem, czy to nam potrzebne jest w ogóle do szczęścia. Tutaj radio przenośne, jedne jeszcze inne, nie tylko u nas jest Conchita, latające radio obrotowe straciło baterię, proszę Państwa, kosmiczną. Można przejść do drugiego. Ale my zobaczmy, co u Rydzyka słychać. Na miłość ciągle, bowiem trzymam się... Bardzo fajne. Weronika, za przyjemność relacjonować dla Was Światowe Dni Młodzieży prosto z Krakowa. Gdy nie zapomni porannej kawy z pielgrzymami. Przypomnijmy sobie, jak to było. Dzień dobry, widzę, że jest poranna kawa. Pierwsza dzisiaj? Pierwsza, druga. Ale to nie przez Pana noc była? No, nie spało się za dużo, ale... Wyspało się. To co robią w takim razie pielgrzymi, jak nie śpią? Różne dziwne rzeczy. Nie no, proszę o jakieś konkrety, żeby skandalu nie było. Bawimy się, śmiejemy się, śpiewamy, tańczymy. No to właśnie, czyli no to robicie właśnie. Raban, tak? Wzięliście bardzo to sobie dobrze. Do serca. Oczywiście. Nauka. Samego rana mamy śniadanie i do kawy słuchamy hymnu Światowych Dni Młodzieży w różnych językach.
który najbardziej się podoba, który przypada do gustu, który nucicie? Żeby skandalu nie było, że babka zbiera królikarni po ludziach kubki plastikowe. Słuchaliśmy mandaryńskiego. Chyba je użyć jeszcze raz. No. Chińskiego. I no jeszcze tak, jakiego słowackiego, nawet Indii jakiegoś, jakiś, a to jakiegoś jest tak części jak prywatne, Indii, takie bardzo te ciekawe. Tak, to właśnie było z tą poranną kawą. A skoro ten hymn taki wyjątkowy, to może przypomnimy sobie raz jeszcze. Radio Plus. Światowe Dni Młodzieży. Kraków 2016. Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni miłosierni. Radio Conchita. Dość liczne. Polska miała dość liczne. Prawa, no chociażby w użytkowaniu portu. No, różnie wyglądało w praktyce, ale teoretycznie Polska miała mieć nad tym nadzór. To samo było z polityką zagraniczną Gdańska i z paroma jeszcze innymi obszarami. Początkowo nawet planowano unię monetarną polsko-gdańską. No tutaj rękami i nogami się zapierali gdańszczanie. Zresztą w dzisiejszych czasach problemów wokół euro widać, jak walutowe kwestie są rzeczywiście ważne dla funkcjonowania organizmów państwowych. Więc to się Polsce nie udało, tego nie udało się przeforsować. Myślę, że był to na pewno jeden z ważnych elementów, który Wolne Miasto Gdańsk oddzielał od Polski. Prawda? I Niemcom bardzo na to, gdańskim Niemcom bardzo na tym zależało. No ale jak mówiliśmy, mnie tutaj najbardziej interesowała kultura wizualna i myślę, że to, o czym powiedziałem tutaj w taki oczywisty sposób kształtowało tę kulturę wizualną. Czyli tak, z jednej strony Niemcy, gdańscy mieli szansę tworzyć na własnym terenie, na własnym gruncie sztukę, architekturę, projektować znaczki pocztowe, banknoty, całą tę tak zwaną autoprezentację wizualną, prawda, herb miejski, pieczęcie miejskie. To wszystko, co kształtowało taki obraz miasta, a co posługiwało się wizualnymi znakami, było w ręku niemieckich włodarzy Gdańska, prawda. Udział Polaków we władzach gdańskich był naprawdę marginalny zupełnie. Natomiast z drugiej strony też jest oczywistą rzeczą, że dla Polski Gdańsk był zbyt ważny, żeby tę kwestię gdzieś tam odpuścić zupełnie. To było też niemożliwe. I fascynujące jest właśnie to, jak nie mając tych instytucjonalnych możliwości funkcjonowania w samym wolnym mieście, jak strona polska budowała takie wyobrażenie o polskości Gdańska, o tym odwiecznym związku z Rzeczpospolitą, jak kapitalnie potrafiono wykorzystywać na przykład obecność polskich orłów, czy wizerunków polskich monarchów na zabytkach gdańskich, jak tworzono dzięki po części tym nielicznym polskim instytucjom w Gdańsku, takim jak Gimnazjum Macierzy Szkolnej, a po części dzięki też zewnętrznym różnym interwencjom państwa polskiego, jak tworzono różnego rodzaju wyobrażenia, na przykład serię pocztówek z polskimi orłami, czy z polskimi zabytkami, jak to może szczególnie ciekawy kazus, taką tekę Gumowskiego poświęconą wyłącznie Gdańskowi, w cyklu zresztą widoków miast polskich, więc to też bardzo wyraźna taka demonstracja, prawda, że Gdańsk, miasto polskie. Wspaniały. Wrócimy do tych właśnie narzędzi, tak. Po informacjach. Dobra, radę. Bardzo chętnie. Informacje już za kilka minut o godzinie 10.20. Państwa i moim gościem jest dr Jacek Friedrich, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Rozmawiamy o Gdańsku międzywojennym. Wkrótce nowa książka mojego gościa zatytułowana Walka obrazów, przedstawienia wobec idei w wolnym mieście Gdańsku. To tytuł roboczy, czy go ostatecznie? To jest książka naukowa, więc on taką... Podtytuł jest trochę może zbyt naukowy. Walka obrazów. Ale walka obrazów jest, myślę, w porządku. Tak. Informacje już za chwilę. Po informacjach wracamy do programu. Off Czarek. Że bardzo dziękuję.
Informacje TOK FM. 10.20, Filip Kekusz, zapraszam. Podejrzany mężczyzna zatrzymany w Holandii w pobliżu lotniska Schiphol pod Amsterdamem. Policjanci ujęli jedną osobę podczas przeszukiwania autobusu. W zeszłym tygodniu holenderskie służby zwiększyły ochronę portu lotniczego, bo pojawiły się informacje o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa. Do sprawy będziemy jeszcze wracać w informacjach TOK FM. 4000 razy interweniowali podczas Światowych Dni Młodzieży lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Najczęściej z powodu zasłabnięć, omdleń, ataków padaczki i drobnych urazów. Praca służb medycznych, podobnie jak policjantów, jeszcze się nie skończyła. Dziś pielgrzymi wyjeżdżają z Krakowa. Z dworca głównego odjadą 3 pociągi specjalne. Minister spraw zagranicznych Turcji grozi, że jego kraj wycofa się z umowy w sprawie migrantów zawartej w zeszłym roku z Unią Europejską. Jedną z obietnic Brukseli związaną z porozumieniem było zniesienie wiz do wspólnoty dla obywateli Turcji. Jednak w ostatnich dniach europejscy komisarze grożą, że ruchu bezwizowego nie będzie, jeśli Ankara przywróci karę śmierci. Na 5 dni przed inauguracją Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro władze miasta zapewniają, że ryzyko zarażeniem wirusa Zika jest teraz niewielkie i nie powinno zniechęcać kibiców do przyjazdu. W ostatnich miesiącach liczba nowo wykrytych przypadków zarażenia systematycznie spada. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Film egipskiego reżysera Tamera El-Saida Ostatnie Dni Miasta otrzymał Grand Prix w międzynarodowym konkursie Nowe Horyzonty. Festiwal zakończył się w weekend we Wrocławiu. Z kolei publiczność festiwalu nagrodziła wszystkie nieprzespane noce polskiego reżysera Michała Marczaka. Teraz mam 33 lata, ja zaczynam ten film, miałem 31. Tak czułem, że pewien okres zostają za sobą. Zacząłem sobie dużo wspominać o jakby tak nieprzespane noce, absurdalne czasami rozmowy, jakieś takie staranie rozkminiania się tej rzeczywistości na swój własny sposób. Że to są takie chwile, takie połączenie chwil, zlepków, emocji, uczuć. W międzynarodowym konkursie filmy o sztuce zwyciężyła palestyńska produkcja Magiczna substancja we mnie, a w konkursie polskiej filmy krótkometrażowe Dokument nauka w reżyserii Emi Buchwald. Podczas tegorocznej edycji imprezy zaprezentowano prawie 400 filmów z ponad 50 krajów. HBO oficjalnie potwierdza, Gra o Trony zakończy się po 8 sezonach. 7 sezon popularnego serialu zostanie wyemitowany w czerwcu przyszłego roku. Będzie się składać z 7 odcinków. Zdjęcia kręcone będą głównie w Irlandii Północnej oraz Hiszpanii i Islandii. Sacrum Non Profanum o Witoldzie Lutosławskim. Impreza rozpoczęła się wieczorem w Berlinie. Kolejne koncerty odbędą się w Szczecinie i Trzęsaczu. Będzie coś dla dojrzałych słuchaczy, jak i młodszej publiczności. W operze na Zamku w Szczecinie w środę zabrzmią drobne utwory Witolda Lutosławskiego, napisane do tekstów Juliana Tuwima. Będzie można usłyszeć m.in. piosenkę do wierszyka Idzie Grześ przez wieś. Utwory wykonają Dorota Miśkiewicz oraz zespół Kwadrofonik. W sumie podczas całego festiwalu do 13 sierpnia wystąpi ponad 400 artystów, a koncertom towarzyszyć będzie wystawa Pół wieku w szafie pani Byrskiej. Znajdziecie ją na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Kolejne informacje na antenie Radia TOK FM o 10.40. Zapraszam. Pogoda. Najwięcej słońca dziś na Dolnym Śląsku, ale poza tym niemal wszędzie deszcz. Intensywny we wschodniej połowie kraju, szczególnie intensywny w województwach świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. Na termometrach w ciągu dnia 20 stopni w Katowicach, 21 w Warszawie i Trójmieście, 22 w Krakowie i Poznaniu, 23 we Wrocławiu, 24 w Lublinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, to jest wydanie gdańskie. Studio dr Jacek Friedrich, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, wkrótce w dobrych księgarniach, a na pewno w naukowych. Nowa książka mojego gościa, Walka obrazów. Ale tu się zatrzymujemy. Tak. Interesująca, fascynująca właściwie taka opowieść o tym, o walce, no właśnie, obrazów. Tytuł chyba mówi to wszystko, czyli o tym, jak połączyć to, ta przestrzeń, która miała być przestrzenią trochę neutralną z założenia, z dziedzictwem, czy to Polski, czy to Niemiec. Sprawa na początku, zdaje się, była jeszcze trochę bardziej skomplikowana, bo zanim się pojawiły jakieś oficjalne dokumenty, konstytucja, tak, to kilka miesięcy minęło, no ale na początku trzeba było stworzyć te symbole symboliczne, że tak powiem, czyli herb, pieczęcie. Mm-hmm. No i zastanawiam się, skoro wolne miasto Gdańsk było właściwie bardziej niemieckie niż jakiekolwiek inne, to skąd ta korona się wzięła w herbie?
No tak, no korona w herbie była oczywiście od XV wieku gdańskim. Tyle, że z niemieckiego punktu widzenia była nie do końca poprawna politycznie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ponieważ przydana herbowi została przez polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka. W związku z tym rzeczywiście, kiedy po I wojnie światowej tworzono wolne miasto Gdańsk, zastanawiano się także biskupowi Jakubowi informacje na temat Gdańska, bo biskup Jakub prawosławny dyskusję, czy w Anglo-Ameryce Białystok tam, a nie na Saskiej tu bez korony, ale ostatecznie jednak siła biskupem diecezji białostocko-gdańskiej. Ale to pokazuje, i pozostawiono koronę w herbie, ale to pokazuje, jak wielką wagę przywiązywano, prawda, do tych właśnie symboli. Z kolei strona polska bardzo ostro walczyła przed międzynarodowymi różnymi instytucjami o to, żeby w fladze portu gdańskiego pozostał herb polski. Flaga portu gdańskiego była takim złożoną flagą w połowie gdańską, w połowie polską. I to z kolei oczywiście nie podobało się Niemcom, którzy chcieli to tym gdańskim Niemcom, którzy chcieli to usunąć. I to nam doskonale pokazuje, jak symbole wizualne są istotne, prawda? My się przecież posługujemy barwami narodowymi, etc., etc., herbami, różnego rodzaju tego typu symbolami. Natomiast są one dla nas tak powszechne, że nie zastanawiamy się może na co dzień nad siłą ich oddziaływania. Po prostu one są taką ikonosferą, jak to się uczenie mówi, w której żyjemy. Natomiast w tym czasie, kiedy to wszystko było formowane, no to nie było to takie naturalne, dane od zawsze. No, któż by zakwestionował biało-czerwone barwy narodowe, prawda? Ale gdybyśmy teraz mieli jakieś nowe państwo tworzyć, nie daj Boże, no to wtedy by się nagle okazało, prawda? Zresztą tak samo jak po 18 roku. Były dyskusje, czy orzeł w koronie powinien być zamkniętej, czy otwartej, prawda? Każda z tych opcji coś tam politycznie wyrażała. Więc takie dyskusje pokazują właśnie ten fenomen wizualności jako czegoś, co mówi o czymś w gruncie rzeczy o wiele głębszym, prawda? O historii, o polityce, o ideach, o wartościach, które mają budować jakąś wspólnotę. Natomiast ja bym wrócił do tego, co pan przed chwilą powiedział, bo mi się wydaje, że to jest w ogóle kluczem do całej tej historii, że miasto miało być właściwie neutralne. No taki był zamysł traktatu wersalskiego, prawda? No skoro Niemcy i Polacy tak się kłócą o ten Gdańsk, to może niech on nie będzie ani taki, ani taki. I paradoksalnie właśnie ta zamierzona neutralność spowodowała tak ostry spór nie tylko polityczny, ale właśnie też wizualny. Gdyby miasto przyznano albo Polsce, albo Niemcom, to pewnie w wypadku Niemiec myślę, że w ogóle nie byłoby większego problemu. Gdańsk od ponad 100 lat był już częścią organizmu niemieckiego, najpierw pruskiego królestwa, potem cesarstwa niemieckiego, więc byłoby to pewnie taką naturalną kontynuacją. Gdyby to Polska przejęła Gdańsk po 18 roku, no to pewnie gdzieś tam trzeba byłoby polską publiczność oswoić z tym Gdańskiem jako jakimś nowym polskim miastem, ale pewnie dość szybko, tak jak po 1945 roku to czyniono, prawda? No ile? Z 10 lat, 15 może trwała taka operacja, a potem już było to tak oczywiste, że Gdańsk jest polski, że nie wymagało jakiegoś ciągłego i codziennego podkreślania. Więc pewnie tak samo byłoby z tą drugą Rzeczpospolitą. Natomiast sytuacja zawieszenia pomiędzy jedną a drugą nacją, pomiędzy jednym a drugim państwem, prawda, powodowała, że obie strony no, szukały w przeszłości, szukały w symbolach właśnie, szukały w dziełach sztuki uzasadnienia dla tych swoich racji. Musiały je ciągle uzasadniać, no bo ta dyskusja nie była zakończona. Ona była ciągle na nowo rozgrzebywana, prawda? I to jest wydaje mi się, pewnym paradoksem. Właśnie ta zamierzona neutralność jako podstawowa przyczyna dla tej walki obrazów właśnie, o której tu mówimy. Jeżeli mogę wrócić do wątku, który porzuciłem przed przerwą, do tej teki Jana Gumowskiego, to wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy właśnie przykład takiego niezwykle świadomego używania wizualności. Mianowicie Gumowski, jak mówiłem, włączył to do takiego cyklu swoich widoków właśnie polskich, więc już to było samo w sobie znaczące, ale przede wszystkim sposób, w jaki skonstruował te widoki. To są widoki dawnego Gdańska, ale one niemal wszystkie, poza chyba jedną, góra dwiema planszami, są skonstruowane w ten sposób, żeby albo odnosić się do zabytków, które można jakoś związać z Polską, albo pokazywać polskie herby, albo pokazywać wizerunki polskich władców, a nawet wtedy, kiedy właściwie już się nie dało jakoś powiązać danego zabytku z polskością, tak jest w wypadku Żurawia, to jest bardzo taki krzyżacki, prawda? Nic tam właściwie polskiego nie ma, to
taki oczywisty sposób polskiego, to na przykład artysta zrobił tak sprytnie, że żurawie pokazał na tle statku, które jest zaopatrzone w bardzo wyraziste polskie symbole, prawda? Więc to tutaj widać kapitalnie właśnie takie świadome używanie widzialności, wizualności do konstruowania tego przekazu, który jest pożądany. I w wypadku tej teki to jest tym bardziej interesujące, że tutaj promotorem tego całego przedsięwzięcia było Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To ono sfinansowało wyjazd Gumowskiego do Gdańska, to ono sfinansowało dróg, to ono zatroszczyło się, żeby ta luksusowa teka trafiła do bibliotek w zachodnich krajach, to ono zadbało o to, żeby podpisy były trójjęzyczne w tej edycji, po to, żeby Francuzi czy Anglicy też mogli zrozumieć tę treść, którą oczywiście bardzo silnie w kierunku polskości podrasowano. Więc to jest dowód na to, jak wręcz organizmy państwowe były w to zaangażowane. Znaczki pocztowe, z kolejny przecież obszar... Wojna na znaczki, właśnie, no taka dobrze znana i opisywana już wielokrotnie, ale rzeczywiście fascynująca, bo pokazuje nam, jak... właśnie świadomie tych symboli używano, prawda? Zaczęło się to od tego, że polska strona wypuściła w tym swoim obszarze pocztowym, prawda? Mówiliśmy o tych prerogatywach Polski w Gdańsku, więc między innymi właśnie ten obszar pocztowy był jednym z takich praw polskich, więc w tym swoim obszarze polska strona wypuściła znaczki ukazujące takich gdańszczan handlujących z polskim szlachcicem, z polską szlachtą, gdzieś tam na brzegu Motławy, prawda, z podpisem Port Gdański. Sugestia, że ten Port Gdański jest portem polskim, wynikająca z tych znaczków, rozwścieczyła oczywiście gdańskich Niemców. Oni zażądali wycofania tego. Polacy nie bardzo chcieli. Potem jeszcze się to wszystko mocniej skomplikowało, kiedy Polska wypuściła już w ogólnopolskich realiach, nie tylko gdańskich, taką serię historyczną, bardzo, bardzo udaną zresztą, projektu Boratyńskiego, jedno chyba z takich arcydzieł polskiej filatelistyki międzywojennej, serię, w której ramach też pokazano Jadwigę i Jagiełłę. Pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego i nic takiego dla Niemców niepokojącego, gdyby nie to, że u stóp Jadwigi i Jagiełły... Miecze, grunwaldzkie miecze, prawda? Grunwaldzkie miecze, które no, były dla Niemców też nie do przejścia, szczególnie właśnie w tym kontekście gdańskim, prawda? Bo tutaj ten Gdańsk krzyżacki był przeciwstawiany temu polskiemu, prawda? Krzyżacki był oczywiście niemiecki, więc też zażądali usunięcia tego i o dziwo ta strona polska ustąpiła, zastąpiono te miecze taką plecionką dekoracyjną, no ale to właściwie nie rozwiązało problemu. Niemcy wydali taką swoją serię tak zwaną odwetową w ramach Poczty Wolnego Miasta Gdańska, odrębnej oczywiście od Poczty Rzeszy. Ta seria odwetowa z kolei pokazywała historię miasta z takiej mocno antypolskiej perspektywy i tam kulminacyjnym punktem było odparcie przez gdańszczan oblężenia Stefana Batorego pod koniec XVI wieku, prawda? Pokazujący, że gdańszczanie właściwie byli przeciwko Polsce, że ta cała opieka tych królów polskich, no to jest taki rodzaj trochę mit, a w gruncie rzeczy interesy gdańskie były zupełnie inne, w czym jest pewnie jakaś doza prawdy, ale nie o tym tu mówimy, prawda? Mówimy raczej właśnie o tym, jak te interpretacje były jednoznaczne, jak jednej i drugiej stronie zależało na tym, żeby zaanektować historię miasta, zabytki miasta. Oczywiście, no, to wiązało się z tym, że okres międzywojenny to jest okres niesamowicie rozbuchanych nacjonalizmów w Europie, prawda? To jest ten moment, gdzie po pierwszej wojnie światowej, która już w ogóle była sama w sobie też w ogromnej mierze efektem takiej nacjonalistycznej ideologii, te narodowe emocje, także w związku z powstawaniem czy odnawianiem się państw narodowych, tych, które nie istniały w XIX wieku, to wszystko sprawiało, że ta idea narodowa wydawała się i była na pewno jedną z najważniejszych w ogóle w kulturze europejskiej. I ludziom, którzy żyli na początku XX wieku, trudno sobie było wyobrazić, że na przykład w XVI, czy tym bardziej XIV, albo IX wieku pojęcia polskości, niemieckości, narodu, narodowości, prawda, patriotyzmu i tak dalej, były tak odmienne, tak inaczej rozumiane niż w naszych współczesnych czasach, że jakby nie potrafili tego przełożyć właśnie na współczesność i jedyne, co potrafili, to przykładać do tej współczesności własną miarę, więc nacjonalistyczną.
związku z tym, no jeżeli dzisiaj Polacy z Niemcami walczą o Gdańsk, no to rozumiemy, że tak samo musiało być wcześniej, prawda? Interesy ekonomiczne, religijne, społeczne, klasowe i tak dalej, gdzieś tam w tym wszystkim schodziły na dalszy plan, a często to one były decydujące w dawnej historii Gdańska, czy w ogóle Europy, prawda? Więc to jest bardzo interesujący przykład tego, jak bieżący system wartości wpływa na nasze rozumienie przeszłości. Jeżeli mogę jeszcze powiedzieć o orłach polskich, bo to jest też wątek, no jasne, prawda, i przed wojną i po wojnie bardzo, bardzo silnie eksplorowany przez polską stronę, to myślę, że Niemcy też mieli dobrą wiedzę na temat mocy tego symbolu, bo tak jak Polacy starali się za wszelką cenę eksponować, jak mówiłem o tych pocztówkach, prawda? Mówiłem o tych orłach polskich w TC Gumowskiego, w czasopismach ilustrowanych pojawiały się właśnie takie reportaże fotograficzne z Gdańska, gdzie też polskie orły odgrywały no, czołową rolę. Z kolei, jak mówię, Niemcy mieli świadomość mocy tego symbolu, bo na przykład co robili? Zamalowywali polskie orły na czarno, prawda? Zamieniając je w ten sposób na pruskie. W ostatecznym rozrachunku zdarzało się, że nawet po prostu usuwali fizycznie, no tak było z taką spektakularną dewastacją studni Neptuna, gdzie rzeczywiście w pewnym momencie po prostu bojówki jakieś, Hitlerjugend bodaj, jeśli pamiętam dobrze, zerwały polskie orły ze studni Neptuna. Czasami jednak odbywało się, i to jest szczególnie, myślę, interesujące dla badacza obrazów, czasami to się odbywało wyłącznie na poziomie takim obrazowym. Na przykład zdjęcia właśnie studni Neptuna, wykonane gdzieś przed pierwszą wojną światową, czy jeszcze po pierwszej wojnie światowej, kiedy te orły istniały, publikowano w niemieckich książkach czy czasopismach, niekiedy retuszując polskie orły. Czyli fizycznie one jeszcze w tej fizycznej rzeczywistości Gdańska istniały, ale już w obrazie byłyby czymś tak trudnym do zaakceptowania, w związku z tym retuszowano. I dokładne przyjrzenie się tym zdjęciom wyraźnie pokazuje właśnie taki zarys gdzieś tam usuniętego polskiego orła, prawda? Więc uważam, że materiał jest kapitalny. Mam nadzieję, że uda mi się go też jakoś, że udało mi się go na tyle jakoś ułożyć, że to dla czytelnika też będzie równie fascynujące jak dla mnie. Zawsze jest ten problem, prawda, że badaczowi proszę się wydaje... Proszę się trzymować, jest fascynujące. Miejmy nadzieję. Miejmy Wrócimy nadzieję. Do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacja o 10.40. Doktor Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, jest Państwa i moim gościem. Wracamy po informacjach. Wieczór Radia Tok FM. Chyba wszystko już było, dlatego wszystko zrobimy inaczej. Politykę wyprowadzimy z Wiejskiej, z Belwederu i Alei Ujazdowskich też. Historię napiszemy od nowa. Wydanie drugie, poprawione. A potem mędrca, szkiełko i oko przyłożymy do pani, pana, społeczeństwa. Karolina Lewicka. Zapraszam w poniedziałkowe wieczory w Radiu Tok FM. Słyszymy się o 21.00. Reklama. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Olimpijskie ceny w Lidlu. No ale jak oni grają w tego ping-ponga? Z takim graniem to oni powinni wrócić do szkoły. Powinni kupić plecaki po 29,99 i bruliony po złoty 69. I to w twardej oprawie, bo ping-pong jest tylko dla twardych, takich jak Tomasz Zimoch. Teraz w Lidlu plecak dwukomorowy za 29,99. Brulion przedmiotowy 96-kartkowy w twardej oprawie za złoty 69 i inne przybory szkolne w supercenach. Lidl, co tydzień coś nowego. Przesadziłem. Z tą kartkówką wezmę coś na trawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica, nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
10.40, Filip Gakusz, zapraszam. Na warszawskim Mokotowie w Parku Dreszera trwają uroczystości upamiętniające powstańcze walki w tej dzielnicy. W ceremonii uczestniczą m.in. powstańcy warszawscy i weterani II wojny światowej, kompanie honorowe Wojska Polskiego, Policji, Straży Miejskiej, harcerze i mieszkańcy. Uroczystości odbywają się dziś w całym mieście o 17.00 w godzinę W zawyją syrenę. Słuchasz informacji TOK FM. Hillary Clinton, kandydatka Partii Demokratycznej na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oskarża Rosję o atak hakerski na komputery swojego ugrupowania. W rozmowie z telewizją Fox News stwierdziła, że to moskiewskie służby wywiadowcze zorganizowały atak i zadbały o to, by wiele wykradzionych z serwerów maili zostało ujawnionych. Z korespondencji, jaką kilka dni temu ujawnił portal Wikileaks, wynika, że Partia Demokratyczna podczas prawyborów była wyjątkowo podzielona. W mailach pojawiają się obraźliwe uwagi na temat niedawnego rywala Clinton, Berniego Sandersa. Władze Syrii przyjęły zaproszenie na kolejną rundę rozmów pokojowych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te mają się odbyć pod koniec sierpnia, a ONZ ma nadzieję, że do stołu ponownie zasiądą także przedstawiciele umiarkowanej opozycji. Dwie dotychczasowe próby uregulowania konfliktu zakończyły się fiaskiem. Wojna domowa w Syrii trwa od marca 2011 roku. Zginęło w niej ponad 280 tysięcy osób. Już kilkanaście dni temu władze w Damaszku zapowiadały, że są gotowe na negocjacje bez żadnych warunków wstępnych. Cały czas prowadziły jednak intensywne bombardowania pozycji rebeliantów. Kolejne informacje Radia TOK FM o 11.00. W nich m.in. Chiny, gdzie podniesiono stopień alertu pogodowego z żółtego na pomarańczowy. To z powodu tajfunu Nida, który przesuwa się właśnie z Filipin w stronę południowo-wschodniego wybrzeża państwa środka. Na razie wiatr osiąga prędkość 120 km na godzinę, ale może jeszcze nabierać prędkości. Więcej o tym zjawisku w TOK FM za niespełna 20 minut. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Mostowiec. Pogoda. Najwięcej słońca dziś na Dolnym Śląsku, ale poza tym niemal wszędzie deszcz. Intensywny we wschodniej połowie kraju, szczególnie intensywny w województwach świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. W ciągu dnia na termometry w Katowicach pokażą 20 stopni, w Warszawie i Trójmieście 21 stopni, w Krakowie i Poznaniu 22, we Wrocławiu 23, a w Lublinie 24 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek. To jest gdańskie wydanie programu. Studio dr Jacek Friedrich, Instytut Historii Sztuki z Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim oczywiście, ale tak dr Jacek Friedrich jest dyrektorem Muzeum Miasta Gdyni. Chociaż dzisiaj o Gdańsku rozmawiamy. Tak. Rozmawialiśmy, wspominał pan o tym, jak obydwie strony, i Polacy, i Niemcy, w czasie dwudziestolecia międzywojennego próbowali połączyć Gdańsk z przeszłością swoją. A co z teraźniejszością, znaczy z ich teraźniejszością, tak? No bo oprócz tego, że próbujemy połączyć z przeszłością, tak, no to tak, warto też umocować to miasto w rzeczywistości. Ale też pojechał, w sensie, że on dzisiaj też jest nasze. Fotografować bo, papieża, nie wiem, bo przemysł, bo ludzie, bo ja wiem, celebryci, bo coś. To jest bardzo ciekawe, to co pan, no dlatego, że jak się spojrzy na tę konstruowaną przez Niemców, teraz zostańmy przy tej stronie sporu, no bo to oni ten oficjalny obraz Gdańska kształtowali. Oni dysponowali narzędziami, żeby to robić. Więc jak spojrzymy na właśnie na znaczki pocztowe, na banknoty, na pieniądz zastępczy, tak zwany, taka faza przejściowa, prawda, po pierwszej wojnie światowej, ale w Gdańsku akurat bardzo ciekawa graficznie. Te zastępcze pieniądze projektował Bertolt Heningrad, jeden z najwybitniejszych gdańskich grafików, więc one miały wysoką rangę artystyczną. Jeżeli spojrzymy na to wszystko, to właśnie dostrzeżemy niesamowicie jaskrawo to zjawisko, że Gdańsk współczesny tam właściwie nie istnieje. Tam właściwie nie ma odniesień ani do przemysłu stoczniowego, ani do tej bieżącej działalności miasta, do boomu budowlanego, który na przykład po I wojnie światowej nastąpił. Właściwie wszystkie motywy są skierowane ku przeszłości. Zabytki przeszłości, gdańszczanie przeszłości, Schopenhauer, Chodowiecki, Heweliusz, prawda? Tego rodzaju myślenie, dawne żaglowce, Paul Benek i tak dalej, i tak dalej. Tego rodzaju myślenie wydaje mi się, że pokazywało taką pewną prowincjonalność Gdańska. To już w XIX wieku niestety trzeba zauważyć. Gdańsk wchodził w wiek XIX jako jedno bodaj z pięciu największych miast niemieckich. Już nie mówię o XVII wieku, kiedy w ogóle największym niemieckim językowym miastem, ale jeszcze w początkach wieku XIX był jednym z tych kilku największych. Wiek XX wchodził na 20 którejś pozycji. To była straszliwa degradacja w tym czasie, kiedy właściwie cała Europa się unowocześniała. I wtedy co się dzieje? No wtedy spoglądanie w przeszłość
całość wspaniałą, pełną znakomitych dzieł sztuki, znakomitych osobowości, artystów, uczonych, etc., etc., to przynosi jakąś ulgę. I ten mechanizm takiego krzepienia się dawną świetnością Gdańska, który w XIX wieku został wypracowany, to dość naturalnie przeniesiony w wiek XX i potem już ten okres międzywojenny, kiedy funkcjonowało wolne miasto. Ale to nie znaczy oczywiście, że nie było w Gdańsku też ludzi, którzy próbowali budować jakąś bardziej nowoczesną kulturę. To jest jeszcze taka druga oś sporu, którą ja próbuję rekonstruować w mojej książce. Dużo mówiliśmy o tym sporze polsko-niemieckim. On jest naturalny, oczywisty zupełnie w wypadku wolnego miasta, ale jak przyjrzymy się temu, jak wyglądała kultura w Gdańsku w latach 20., potem w latach 30., to zobaczymy też takie napięcie między tymi zwolennikami bardziej nowoczesnego myślenia o Gdańsku, to szczególnie dobrze widać w architekturze, i takiego bardziej tradycyjnego. Budynki z lat 20., jeszcze gdzieś z samego początku lat 30. bardzo często są budynkami nowoczesnymi. Jeżeli sobie przypomnimy takie obiekty jak Heleny Langeszul, to jest obecny Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego, czy może troszeczkę mniej nowoczesna szkoła na Pestalozziego, ale też jednak ciągle w większości swojej modernistyczna. Jak pierwsze liceum sopockie, które jest co prawda w Sopocie, ale Sopot wówczas należał do wolnego miasta Gdańska, więc to była gdańska inwestycja. Niebywale nowoczesne, znakomity modernistyczny gmach. Jeżeli spojrzymy na liczne projekty, niekiedy niezrealizowane, jeżeli spojrzymy, to jest wspaniały, też niestety zdewastowany, jak większość modernistycznej architektury w Gdańsku, budynek szpitala Gruźliczego, czy sanatorium Gruźliczego na terenie szpitala na Polankach, Fritza Hegera, wybitnego niemieckiego nowoczesnego architekta. Jeżeli na to wszystko spojrzymy, to widzimy wyraźnie pewną próbę unowocześnienia gdańskiej architektury, gdańskiej zabudowy. Galeria się schowała, na razie nie wiem, która godzina, galeria. Dostał informacje i teraz tak. One zostały jak chcesz sprawdzić, jaka to galeria, to ci się przełączy na coś jeszcze i te dyskusje są naprawdę fascynujące. O ile art od razu muszę powiedzieć, nie zetknąłem się z tym, żeby w Gdańsku pełnia lata, skończenia zwykle tych nawet najbardziej nowoczesnych jakoś kwestionował ten narodowy charakter. Kuratorzy Anna Trochin i Zbigniew. To pewnie tej delfiny. To całkowita. Ale jednak. Tej dziadówy. Nie, to jest ja nie chcę. Kosmopolitycznych, internacjonalistycznych wypowiedzi, wydarzenia, które gdzieś tam w ruchu nowoczesnym czasami zdarzało się słyszeć, tutaj w Gdańsku nie znajdziemy. Ale jednak ale wizja miasta nowoczesnego, miasta, które ma się odwoływać do wzorów amerykańskich, na przykład. Nie 17, to widać wyraźnie przesady. W tym pierwszym. Także pogorszyło i to każdy mógł. Konkursie na wieżowiec nigdy nie stanął. Jak pokazuje po żydowsku, pokazuje już w roku 2017, co się ma dziać, a my jesteśmy w 2016 roku. Tak, dużo później. Pierwszy dzisiaj się... Ja to po co nam ten... To miał być taki impuls unowocześniający miasta, jakby odrywający od tej przeszłości. Martin Kisling. Tak, bo Martin Kisling, taki bardzo wybitny tutaj na gruncie gdańskim nowoczesny architekt, on pisał, że właściwie nie można miasta zamieniać w skansen, w takie muzeum pod gołym niebem, prawda? Z kolei Otto Klepel, który przedstawił się nam bardziej tradycyjnej wizji architektury, wskazywał na to, że ci moderniści tymi swoimi szalonymi pomysłami chcą zburzyć ducha z dawnego Gdańska. Dla mnie to jest tyle fascynujące, że jak się czyta te dyskusje sprzed prawie że 80 lat już, czy 9, prawie że 90 lat, jak się je czyta, to ma się wrażenie, że wiele z tych argumentów, wiele z tego, o czym wówczas dyskutowano, właściwie trwa też w dzisiejszym. To jest fascynujące, że też... Czwarty salon Letni, Galeria Delfina, ale jeszcze paręnaście lat temu. I tu już się komuś by pomieszało. Się o to, czy Gdańsku powinno się rekonstruować, czy może jednak budować zupełnie nowocześnie. I proszę mi wierzyć, te argumenty często są niebywale podobne. Zastanawiam się, czy ta dyskusja stara była czytana galeria, przez naszych dyskutantów, czy po prostu pewna potrzeba emocjonalna po obu stronach jest podobna i ona powoduje, że odtwarzamy właściwie sposób myślenia, który wydawałoby się już tak odległy i w ogóle jakby nie w kręgu naszej polskiej kultury był tworzony przecież. Idziemy dalej.